Jan Twardowski, dziecięcy biurek. Już pani słyszałem o pewnym milionerze, o człowieku więcej niż bogatym, który uzbierał milion dolarów. Miał wielki dom, trzy rasowe psy, Ramzesa, Kryzysa i suczkę inflację, na którą wołał w Lacuniu. Miał czarny samochód z telewizorem, telefonem i anteną satelitarną. Dostawał stale podarunki od różnych znajomych. Myślą, że jak dadzą mu cokolwiek, to dostaną jeszcze więcej. Bogaty pan potrafi być wdzięczny. Pan minister dał mu złote pióro do pisania marki Parker. Myślał, że dziękując, zaprosi go na obiad z indykiem, piramidą krewetek i pasztetem z przepiórek. Pani prezes Towarzystwa Dzieci na Wieś ofiarowała mu perski dywanik. Taki dywanik można położyć przy łóżku, żeby nie przeziębić nóg. Się wyskakuje spod kołdry. Myślała, że może dostanie kolczyki, których żadna pani nie nosi. Dyrektor banku sprowadził mu białego tygrysa, chyba przedostatniego żyjącego na ziemi. Poseł chiński przywiózł mu pandę chińską, kupiła tego zwierzaka z Chin, który wygląda, jakby nosił czarne okulary. Panda żywi się tylko bananami. Jest jednym z najbardziej rzadkich, niesłychanie drogich zwierząt. Pan milioner przyjmował prezenty, ale wiedział, że ludzie dają mu je, aby w zamian więcej otrzymać. Chodził zmartwiony, że nikt go nie kocha. Milioner niedokochany. Kiedyś, kiedy był w ogrodzie zupełnie sam, jakby sam się pod rękę prowadził, podbiegła nieznajoma dziewczynka. Tygnęła nóżku, uśmiechnęła się do niego, podała mu tylko jeden kasztan. I spadł z drzewa i uciekła. I dała i nic za to nie chce. Pomyślał milioner, zaczął skakać z radości jak szczegieł. Zapytano go w domu, co się stało. Kocha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko kocha się za nic. Skąd pan to wie? Serce sercu powiedziało, gdy mi jeden kasztan dało.